Dzisiaj jesteśmy w trakcie zbiorów Retiona Prince'a. Jesteśmy na połowie. Co mogę powiedzieć o jakości i o ilości? W tym roku jakość dużo do życzenia ma, bo są jabłka orzawione. Wczoraj nam pokazała pogoda, jak może być nieprzewidywalna, ponieważ w obrębie 100 km padał miejscami tak ciężki grad, że jabłko nadaje się tylko na obierkę lub na soki. Co do zbiorów Retiona Prince'a. Jabłek jest porównywalnie zbiorów do zeszłego roku. Może niektóre kwatery ciut więcej, niektóre ciut mniej. Jabłka deserowego będzie w tym roku 1 000 000 ton, a może już nawet mniej, ponieważ wczoraj grady, dzisiaj znów słyszę, że grady wystąpiły, czyli tego jabłka deserowego cały czas ubywa. Przy tych ilościach zbiorów nie rozumiem i nie wiem, dlaczego takie są ceny w marketach i grupy oferują, ponieważ tych jabłek jest naprawdę, nie ma aż tak dużo, żeby ta cena tak gwałtownie leciała w dół. Mogę śmiało powiedzieć, że to są zmowy cenowe grup z marketami. Markety obniżyły ceny po to, żeby grupy mogły kupić taniej jabłko. Bo nie może być jabłko w sklepie na przykład 7 zł, a grupa da złotówkę, bo to jest za duża rozbieżność. Dlatego grupy się porozumieli z marketami, obniżyły maksymalnie cenę, co jest w ogóle nierealne do zbiorów. Przecież pamiętamy koniec sierpnia, jabłko było 3 zł i konsument te jabłko kupywał. Bo dla konsumenta 20, 30 do 50 groszy na kilogramie, mówimy o jabłku ładnym, deserowym, nie po co jest w marketach ten przemysł, to jest nic. A dla sadownika 20, 30 groszy to jest być albo nie być sadownikiem. Bo przy zbiorze 100 tonach, załóżmy, i 20 groszy różnicy na kilogramie, to jest 20 tysięcy. To sobie możemy dołożyć do ochrony, tak? A konsument 20-30 groszy nie odczuje w kieszeni, tym bardziej, że średnia spożycie jabłek w Polsce maleje i średnio jest konsument zjada około 13 kg. Czyli nie zamierzam sprzedawać kilograma jabłek. Mam pomieszczenia, mam swoje chłodnie, jabłko zamykam i apeluję do wszystkich sadowników. Ci, co mają warunki, skrzynie, chłodnie, zamknijmy swój towar i zacznijmy się cenić po zbiorach. Wszystko idzie do góry, paliwo, światło, mamy coraz większe koszty, a jabłko ma taką cenę jak 15 lat temu. Jabłko ma cenę zniżkową, co jest w ogóle nie do pomyślenia, jak jest na zachodzie. Jabłko na zachodzie musi kosztować 50 eurocentów, bo by sadownik nie chciał do sadów wyjść. A u nas próbuje się zrobić, że propagandę zrobić, że jabłek jest dużo, że tak Włosi mają jabłek. Byłem we Włoszech, byłem w Niemczech, bardzo mało jabłek jest i dlatego nie byłoby u nas Belgów czy Niemców za Jonagoldami. Jakby tak było jabłek na zachodzie, to by nie przyjeżdżali i nie kupywali jabłek na obierkę, na kostkę czy normalnie deseru. 50 eurocentów jeżdżą i kupują Retiona Prince'a za wagę w skrzyni. Tylko musi być kaliber, no i nie może być, wiadomo, dużo pozostałości. Drodzy sadownicy, spójrzmy, jak jesteśmy przedstawiani dla konsumenta, jako my, producenci jabłek, w marketach. Czyli co robią z nas markety i co robią z nas grupy. W sklepach nie mamy jabłka deserowego, nie mamy kilograma jabłek czystych, ładnych, bez kas, tak jak my produkujemy. Przecież my, wiadomo, sadownicy polscy, potrafimy wyprodukować deser, wiemy, jak to zrobić i wiemy, za ile chcemy sprzedać. Tylko, że mamy problem z grupami i z marketami.